Bardzo przepraszam Państwa za to, że mieliśmy drobne opóźnienie, ale pękła nam opona. Ale o tym może za chwilę. Nazywam się Leopold II, jestem księciem Belgii, a wszyscy poddani kochają swojego króla. Na początek mam do Państwa zagadkę. Czy ktoś z Państwa wie, gdzie leży Kongo? Ktokolwiek? To ja Państwu podpowiem. Środkowa Afryka, Demokratyczna Republika Konga. A teraz takie przewrotne pytanie, czy Państwo wiedzą, gdzie leży Belgia? O, widzę, że ktoś chyba wie. Fantastycznie. Oczywiście stolica naszej Unii Europejskiej, Bruksela. Środkowa Europa. A zna ktoś z Państwa jakiegoś Belga? Cisi, dobrze wykształceni, nieco zdystansowani, kulturalni. Bardzo mili ludzie. A co łączy te wszystkie fakty, proszę Państwa? Ktoś wie? Nie? Tak myślałem. Mało kto o tym wie, a ja śpieszę z wyjaśnieniem. Między 1880 a 1912 rokiem Belgowie przez kolonizację Kongo wymordowali 10 milionów mieszkańców Kongo. Nikt z Państwa tego nie wiedział? Zabawne. A dlaczego? Ktoś spyta. Kauczuk i kość słoniowa. Kauczuk i kość słoniowa, proszę Państwa. Dokładnie, kauczuk i kość słoniowa, z których robiliśmy sobie grzebienie. Fantastyczny wieczór. Bardzo się cieszę, że Państwo do nas przyszli. Strasznie mi miło. Więc cóż mogę powiedzieć? Jestem zachwycony naszą cywilizacją europejską. Viva la Bruxelles! Piękny wieczór!
Wschodnia Ukraina, Sofiivka, 1932 rok. Nasz dom nagle umilkł. Brakowało ciastek w spiżarce. Nie było mleka, mąki, masła, jajek, kur. Na końcu krów. Kiedyś? Pamiętam, jak mama robiła kiedyś mi i bratu na śniadanie kaszkę na mleczku. Zjadać dzieciaki bez gadania. A ja tak strasznie nie lubiłam kożucha. Ciągnął się w gardle, stawał w gardle. Artemek oczywiście papugował po mnie. Ciągnie się pod językiem, staje w gardle. Jak tylko mama wychodziła z kuchni, wylewaliśmy pokryją całą zupkę dla świnek, a potem, głodni do obiadu, podkradaliśmy ciasteczka ze spiżarki. Oj, chyba myszki grasują w kuchni. Albo tatko podkrada je dla Kalinki. Nasza klaczka. Kalinka. Kalinka? To była nasza klaczka, ale klaczka ciasteczkami gardziła. Hoppa! Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dziewuszki, malczyki, chłopoczki, dziewczynki. My chcę, żeby wy się dzisiaj radowali, cieszyli i dzięki dawali. I teraz, to my pokażemy etiutko, jak Stalin skazał... Za Leninem powiem, że musimy przeobrazić nowe pokolenie. Pokolenie komunistów. Musimy uwolnić dzieci od szkodliwego wpływu rodziny. Musimy je upaństwowić. Naszym zadaniem jest, aby odebrać matkę. Odebrać dziecko. Matce. Matce. I przekazać je. Przekazać je. Państwu sowieckiemu. Sowieckiemu. No i świat. Zaczyna się od ssania w żołądku. Mały człowiek taki jak ja, chociaż taka mała znowu nie jestem, jest zdziwiony, bo nigdy nie miał takiego uczucia, że mu się brzuch zapada. Pije dużo. Wody jest zawsze pod dostatkiem. Ale samą wodą się człowiek nie naje. Pije i pije, żeby mu ten brzuch jakoś wyskoczył. Czuje bulgotanie wody w sobie i cieszy się, że nie jest już pusty. A potem... Potem głód bulgocze, skręca wnętrzności, boli. Przeciągasz się, boli. Leżysz, boli. Wstajesz, boli. Skaczesz, boli. Tylko że skakać już nie masz siły. I serce ci wali jak młot, i włosy wypadają garściami. Nie masz nawet ochoty się odezwać słowem do młodszego brata. Ha! Może ci się nawet wydawać, że wcale nie masz młodszego brata, że żyjesz w pięknej chatce z piernika, jak w tych bajkach, które ja mama opowiadała na Dobranoc. I potem nagle... Nagle nie czujesz nic. Ulga przychodzi, że już nie musisz o tym głodzie myśleć, że już dał się z tobą spokój, że już ci odpuścił. Puchniesz najbardziej chyba na twarzy, w nogach. Oczy zachodzą ci mgłą, w uszach szumi, dzwoni. Mówi się, że jak ktoś spuchł, to mu już nic nie pomoże. I nie masz siły bluzki poprawić na sobie i taki przyjdzie na ciebie koniec, że nie będziesz miał nawet siły odetchnąć i kropka. Umieranie z głodu... Umieranie z głodu nazywa się zdychaniem. Wszystko! I trójka z Moskwy, come back! I trójka z Moskwy, na prezent państwu, part 2. O imieniu.
GIF socjalistyczny! Sytuacja na Ukrainie jest bardzo zła. Odczyn, odczyn zła! Jeżeli my nie pomożemy Ukrainu, my możemy stracić Ukrainę. Nie pozwolimy na to! Oj, nie! Kiedyś? O, kiedyś mój tata to był wielki pan, miał bardzo dużo ziemi, a że miał głowę nie od parady. Miał też szacunek wśród ludzi, posłuch. Tylko że nagle w styczniu 1930 roku wszyscy odwrócili się od niego. Hej! I trójka w Moskwie ma zaszczyt zaprezentować etiutku pod tytułem Kułaku of Definition. Zdrowa, zdrowa, ja się rozmawiałem, ja się rozmawiałem. Co pan, słuchaj, ty co papa Stalin skazał? Co? On skazał, to kułak, eta wielki burżuj i chuj. O, co ty mówisz? Saszka, Saszka, ty słyszał? Tak, słyszałem. Kułakiem! No, wielki burżuj i chuj! Kułak to taki, to wszystko już wyszłam, a z nikim nie podzieli się! I to właśnie była definicja of kulak. Thank you. Przyszło pismo, że musimy oddać całą ziemię i wydać wszystkie zwierzęta, bo teraz już będziemy pracować nie na swoim, tylko na wspólnym, ale będziemy wszyscy równi i szczęśliwi, jak to w komunizmie. Mama dużo narzekała, a tata... Zabiję, zatłukę, zastrzelę jak psa. Boże. Stalina. Przyszła policja i zabrała nam ziemię, ale zwierząt nie zdążyli zabrać. Mama po kolei wszystkim zwierzętom, kaczkom, kurom, krowom i świniom poucinała łby. Przy świniach i przy krowach to pomagali nam sąsiedzi. Tylko klaczkę taty nikt nie miał serca zabić. Tata schował ją w lesie, przy skałkach. Artem? Artem? Obiecaj na wszystko, że nie wygadasz nic o Kalince. Nie obiecam. Obiecaj. Nie obiecam. Obiecaj! Obiecaj, bo cię zastrzelę, zarżnę cię. Zastrzelę cię jak Stalina. Nie obiecam. Przyrzeknę. Rodzice? Rodzice zapisali się do kołchozu, ale nie pracowali już jak kiedyś, bo nie mieli dziwnie na nic siły. Nasi sąsiedzi również. Opa! I teraz bardzo, ale to bardzo trudno etiutku aktorskuju, to towarzysze gawarili o tym, co będzie on the way. System sięga tak daleko, jak daleko sięga jego armia. Tam, gdzie jest żołnierz sowiecki, radziecki, tam już jest Związek Radziecki. Ja mam ludzi mnogo! Opa! Ja zarządzam likwidacją władztwa jako rasy. Te kolchozy zdusiły mnie na ostrywnie kolchozy. Dlatego. Nie zrobić. Lepiej przesadzić niż czegoś nie zrobić. Lepiej przesadzić niż czegoś nie zrobić. Opa! Nie można opa! Nikt pan nie będzie miał za złe nadgorliwość, ale jeżeli nie wykonacie planu, to... Stalin, tak myślę, miał jednak trochę racji, kiedy mówił, że łatwo jest rozstrzeliwać ludzi, ale znacznie trudniej jest zmusić ich do pracy. Zbiory były coraz mniejsze. Stalin sądził, że je ukrywamy, więc znowu przyszła policja polityczna i zaczęła nam zabierać wszystko.
i zboże, i ziemniaki, i buraki, całe beczki kapusty piszą jej wynosili na chwałę Związku Radzieckiego. Nie będzie czym obciać pola na przyszły rok. Hmm. Nawet dziecko to rozumiało, a zabronione było handlowanie, szukanie, wymiana. Za wszystko groziła kulka w łeb. Weszło nowe prawo, że za każde zerwane 5 głosów zboża jest kara śmierci albo 10 lat łagru. Nie wpuszczali nas do miast. Wszędzie przy drogach, stacjach stały specjalne straże i strzelały bez ostrzeżenia. Wujek Stalin chyba nie lubi nas, co Mirka? Co myśmy mu takiego zrobili? Rodzice. Rodzice zupełnie zapomnieli o nas, o dzieciach. Najpierw u nas, u sąsiadów umierały te najmłodsze dzieci, ale my z bratem byliśmy na szczęście troszeczkę więksi, więc zdołaliśmy sobie pomóc. Ja chodziłam całymi dniami po łąkach i szukałam pożywienia. Wracałam do domu zmęczona i brudna i nikt nawet nie zapytał, gdzie byłam, co robiłam. Wujek Stalin chyba nie lubi Ukraińców, co tato? Co myśmy mu takiego zrobili? I trójka z Moskwy, prezydenta, dziecku pod tytułem Cudowny układ trawienny, enkobudzisty, zamienia papu w straku i... Zdjęła! Czego się ma? Trzeba pracować! Jesteśmy 50 albo i 100 lat za krajami rozwiniętymi. Musimy pokonać ten dystans 15 lat. Albo zrobimy to, albo nas. Śmierć Stalinowi. Wykończyć Stalina. I teraz tak. Nieobsiane pola leżały odłogiem. Zbóż ozimych też nie było, bo trzoda w kołchozach wyryła je i wydeptała w poszukiwaniu pożywienia. Ale jedliśmy, jedliśmy. Mama na przykład tarła puste kolby kukurydzy i robiła z nich placki. Wolę umrzeć niż jeść te trociny. Smacznego. Wujek Stalin chyba nie lubi Ukraińców, co tato? Co myśmy mu takiego zrobili? Tata? Tata codziennie wyprowadzał Kalinkę na łączkę, żeby sobie pojadła. Nie mógł dostać pracy. Kułaków nie wolno było zatrudniać. Ja harowałam całymi dniami i na koniec dnia dostawałam małą skibkę chleba czarnego jak ziemia i malutką miarkę zupy. Nigdy nie czułam sytości, ale żyłam. Za dużo by zdechnąć, za mało by żyć. Mamie zostawałam pół kromki, bo mamusia też nie mogła pracować. Chodziła wiele razy do urzędu miejskiego, do zarządu kołchozu. Wujek Stalin chyba nie lubi Ukraińców, co tato? Co myśmy mu takiego zrobili? Hopa! I trójka z Moskwy, prezydent, etiutku, po prostu wstanie. On jest nasz, powie naród, krocząc z jego imieniem na ustach. Od łapy, poza spokojny, imię Stalina będzie imieniem żywym, najdroższym. Potem zobaczyłam, że opychanie się chwastami jednak działa źle. Mama dostała biegunki, prawie już nie wychodziła z łóżka i chyba już umierała. Zjadłabym przed śmiercią trochę rosołku, takiego rosołku z mięską układką, mankreweczką, pustymi okami. Chodziłam całymi dniami po łąkach i szukałam, ale lebiody, mięty czy pokrzywy już nie było, bo wszystko ludzie już powyrywali i zjedli, to samo było z korzonkami w lesie. Więc zerwałam trawę, chwasty. Wrzuciłam sobie do fartuszka, wróciłam do domu i ugotowałam sobie zupkę. Mamusiu? Mamusiu? Co to? To? Mamusiu, to jest rosołek.
Mamusia, zobacz, to jest rosołek z naszej tłustej kurki. Tutaj pływają marcheweczka, kluseczki. Teraz mogę umrzeć. Tata zastrzelił Kalinkę. Płakał i strzelał w łeb. Przyniósł do domu mięso. Sam nie tknął. Ale my mieliśmy jedzenia na bardzo wiele dni. Jak tak jadłam mięso naszej klaczki, miałam coraz bardziej wrażenie, jakbym się z nią stawała. Włosy zaczęły mi sztywnieć. Zaczęłam pachnieć tak jak ona. Oczy zrobiły mi się wyłupiaste. Mój głos przypominał rżenie Kalinki. Tacie, chyba odechciało się żyć, co Mirka? Nie. Artem? Nie. Tata był bardzo odważnym człowiekiem. I chciał nas uratować. Zabili go na miejscu. Sam sobie jest winien. Nie trzeba było wychodzić po zboże na pole. Artem, nie mów nic mamie. Opa! I trójka z maszyny! I trójka z maszyny prezentę, tiutku! Dobrej, prekrasnej, radziecki NKWDzist ubiju, niedobryju, brzydkuju, ukraińsku kułaku. Zielonkawo błyszczące, roznosiły różne choroby. Nikt nie nadążał z grzebaniem zmarłych, więc ciał leżało coraz więcej, a one całymi rojami przenosiły się z jednych ciał do drugich ciał, z jednych do drugich. Było bardzo gorąco. Był maj. Zawsze cieszyłam się na słonko. Ale teraz uciekałam do domu, bo skóra trze o kości. To bardzo boli. Robią mi się wrzody po spaniu na łóżku. Skóra mi pęka, można mnie już teraz objąć dłońmi w pasie. Ale na szczęście mamie się polepsza i przynosi do domu mięso. Mięso. Mamo. Mamo, skąd masz mięso? Milcz. Jest wieczór. Prawie noc. Mamusia siada przy mnie tak blisko. Nie bój się śmierci. Wszystko, co złe, ból, samotność, tęsknota, strach, to wciąż życie. Śmierć jest jak sen. Niesie ukojenie. Ona jedyna jest sprawiedliwa. Mama patrzy na mnie takimi oczyma. Duże, wyłupione oczy. Błyszczące, na blado trupiej twarzy, czoło gładkie, trochę za wielkie. Daj mi do ręki chleb. Mamo, mamo, skąd masz chleb? Może lepiej dać Artemkowi. On jest właśnie dla ciebie. Chleb jest czarny, lepki, pachnie. Wkładam go sobie do ust szybko i chcę, żeby ta chwila nigdy się nie skończyła i żeby zawsze trwała. Mamo, ja wiem, że Artemek się mamusi bardziej przyda. Jest bardzo podobny do taty. A może po prostu jestem większa? Mama bierze nóż i tnie mi gardło, tak żebym najmniej cierpiała. Wiem o tym, ma wprawę. Kładzie mnie na stole. Będzie jutro ze mnie pożytek. Hoppa!
Karmelii. Ale od 6 do 10 milionów to statystyka. Zastałem Rosję pracującą drewnianymi pługami, a zostawiłem ją zaopatrzoną w głowice atomowe. Ja nie wiem. Nie wiem. Czemu inne państwa nam nie pomogły? Pisali o nas w gazetach, pokazywali zdjęcia. Stalin mówił, że prasa to jest najostrzejsza, najmocniejsza broń naszej partii. I miał rację. Wszyscy w kółko, tylko wciąż. To są sprawy wewnętrzne Związku Radzieckiego. My się w sprawy wewnętrzne Związku Radzieckiego mieszać nie będziemy. Stalin umarł albo na wylew krwi do mózgu, albo ktoś go otruł. Wszyscy się będą uczyć o nim na lekcjach historii, będą o nim słyszeć przez wieki wieków. A ja, Artemek, mamusia, tatuś, 28 listopada zapala się na świeczki. Co mam teraz na tych świeczkach? Co mam po bochenkach chleba? Nikt nam nie pomógł. Ich trojka z Moskwy zjęć postscriptum. Po tych wydarzeniach ich trojka rozpadła się. Posażkę do domu przyjechało KGB. Ręce z tyłu związali, w lasku wywieźli, w lasku okręknąć na plankę ukazali i w tył głowy strzelili. Ot! Ktoś na niego donos napisał. Kryszka! Zgoła ta sama historia. Tak samo ręce mu związali, tylko w innym domu po niego przywieźli i zawieźli do innego lasku. Tak samo na kolanko uklęknąć kazali, w tył głowy mu strzelili. Ktoś na niego donos napisał. Tylko ja się ostałem, bo ja te donosy pisałem. W Peterburgu postawili mi później statuę. Statuę Kryszka Laszka, pan Bobyniarz. O, w taki sposób się prezentuje. I do tej pory stoi. Amerykanie później ten wzór skroili.
Polska. Rok 1945. Pierwszy raz usłyszałem o tym w kościele. Ksiądz powiedział, że... Żydzi zabili Pana Jezusa. Amen. Myślałem o tym dużo. Bo to jest tak, jak Żyd zabije Żyda, to tak jakby Polak zabił Polaka. Ale jak Polak zabije Żyda, albo Żyd Polaka, no to już mamy sprawę narodową. Był we wsi taki mały Roman, Polak, rudy jak nieszczęście. Dzień dobry. Bułki kupował w piekarni u Dawidka. No to ja mówię Romankowi. Imię masz Podmowskim, a bułki u Żyda kupujesz? To nie ja, to mama. To powiedz mamie, że Żydzi mieszają bułki brudnymi nogami i plują w nie. Dobrze, powiem proszę pana. Lubił mnie i szanował, wiem to. Nauczyciela w małym miasteczku szanuje się bardziej niż w dużym. Postanowiłem dać mu nauczkę. Kazałem trzymać mu tą żydowską bułkę w gębie przez całą lekcję religii. Kazimierz, szkoda dzieciaka. A ja się uparłem. Rózga Podlaska, październik 24, numer 6. Rodacy, podejmujemy na nowo nieubłagalną walkę z tym plemieniem. To jest wrogami polskości i krzyża, Żydami. Żydzi, wyrzutki ludzkości, Żydzi, męty narodu. Z piekarzem Dawidkiem przyjaźniłem się od dzieciństwa. Chodziliśmy razem do szkoły powszedniej. Moi rodzice chcieli kiedyś otworzyć interes i popełnili jeden, ale jakże to tragiczny błąd. Pożyczyli od Żyda na lichwę. No a wiadomo, oni tam już potrafili naliczyć odsetki. Kazisz, serwus! Może chlebka się żywa, co? No, na koszt firmy. Rodzice Dawidka otworzyli piekarnię zaraz po tym, jak się na moich rodzicach wzbogacili. Dlatego te bułki tak mi smakowały. Lubiłem się uczyć. Dostałem stypendium jako jedyny w mieście. Dlatego rodzice posłali mnie do Łomży. Do gimnazjum. Później do seminarium nauczycielskiego. Ja zakuwałem, a Dawidek piekł chleb. Ja nie mogłem znaleźć pracy po powrocie do miasteczka, a Dawidek nic nie musiał. Wszystko miał podane na tacy. Myślałem o tym dużo. Żydzi zaraz na początku wojny zostaliśmy trochę zaskoczeni, ponieważ no my czekaliśmy na tych z zachodu, a tymczasem przyszli do nas goście ze wschodu. Odkąd pamiętam, moi bliscy czekali na przyjście Mesjasza. Zawsze modlili się o jego przyjście. Kiedy w mieście zaczęli mówić o tym wariacie Hitlerze i o przyjściu wojny, modliliśmy się podwójnie. O Mesjasza i o ratunek dla Żydów. Zostaliśmy wysłuchani. Mama kazała mi i siostrze zerwać kwiaty. Poszłyśmy na łąkę, a tam Żydówki z miasta rwały zielone i podpływianki. Śmiałyśmy się, śpiewałyśmy,
Szykowałyśmy się na coś większego niż przyjście wojska. Sama nie wiedziałam na co. Mama kazała mi i siostrze założyć najlepsze sukienki, ładnie podkręcić włosy, zawiązać to czerwoną wstążkę. Tatko szykował święto w mieście. Na hasło jadą, jadą! Ustawił nas wzdłuż drogi. Dał mi do ręki laurowy wieniec i kazał podarować panu żołnierzowi i ładnie podziękować za ratowanie. Długo stałam z tym wieńcem. Zaczęłam się już trochę niecierpliwić, ale jak tylko zobaczyłam żołnierza na koniu... Kalinka Maja, wstawu jagoda, malinka, malinka Maja, kalinka, kalinka. Ta młoda Rubelówna zakładała wieniec laurowy na pierwszego lepszego bolszewika, który podjechał do niej na koniu. Żydzi pięknie ich ugościli, wnętrzkę postawili. Zresztą wiadomo, Żydzi potrafią się bawić, nie? Potem całowała się z nim tak długo, na oczach wszystkich, że aż poszedł pomór po starszyźnie, że tak ciepło witać to chyba nie wypada, prawda? Nie mogłam w nocy spać. Obrzydzenie mnie wzięło. Żydzi zakochali się w czerwonoarmistach. Żydzi, Judasze Bogabójcy. Wielu z nich przytuliło się do NKWD. Żydzi, szpiedzy, gracicze zwyczajne. Donosili na Polaków, wiadomo jak to Polacy cenią szpicy. Tego pamiętnego września wszyscy zostaliśmy wydani na pastwę sowieckiego Sojuza. Powiem tak, ja nie jestem antysemitą. Nie znam nawet nikogo, co nim by był. No może jeden Felek jest, jak to się mówi, nacjonalistą, ale nie wiem, czy jest w ONR-ze, czy tylko sympatyzuje. Ja nawet nie mam nic do ich religii. Jedyne, co mi się nie podoba, i powiem to wprost, to nie podoba mi się rytualny ubój. Powiedzmy sobie wprost, ludzie, to jest męczenie bydła i tyle. Teraz tak się porobiło, że jak powiem na ulicy, że nie podoba mi się podrzynanie gardeł, z miejsca nazwą mnie antysemitą. Żadna krytyka nie jest dozwolona. Ostatnio słyszałem nawet, że słowo Żyd w ustach Polaka brzmi jak bluźnierstwo. Żydzi, pijaki krwiosące zarazem anarchią. Żydzi. Żydzi przysyłali do szkoły do mnie na naukę swoje młode, wiadomo. Miałem reputację, najlepszy nauczyciel w powiecie, tak dalej. Ale kiedy zaczęła się wojna i weszli Sowieci, odmówiłem wszystkim Żydom. Dlaczego? Nie będę uczył kolaborantów pisać. Nie będę uczył, jak się naszych morduje. Zawsze byłem szczery, to się pogniewali. Więc ja pogniewałem się zwrotnie. W wieku moich uczniów to jest 6 czy 7 lat, nie rozumie się, co to polityka, ale rozumie się, co to narodówka. Śpiewali po cichu na lekcjach. Dawaj chłopcy, dawaj Żydy, bo otwierać się na zimo. Weźmy klęce, gadę wszelki, wyrwiem Żydom pieniądz wielki. Nie miałem nic przeciwko. Po cichu z kolaborantów w końcu można się śmiać. W czwartki w dni targowe podrostki, co bawiły się w nacjonalistów, obstawiały sklepy Żydom. Stali z pałami i z naftą. Tłukli wszystko. Wyjść można było, ale bez zakupów. Ja nie wiem, dlaczego oni to wszystko tak na siebie przyjmowali. I to się wreszcie skończy. Skończycie na Polaków nadawać, zaczniecie żyć z nami w zgodzie, to się skończy! Ja nic do Polaków nie mam. Tatko zabrania się za nimi oglądać, bo to goje. Rodzicom zależy, żebym wyszła za Żyda. Polacy może myślą, że goj to brzmi pogardliwie, ale to nieprawda. Goje w to, że to po prostu ludzie nienależący do narodu Izraela. Postąpiłam źle. Sprzeciwiłam się woli rodziców i zakochałam się w goju. Żydzi, jesteście tak podli, że zasługujecie na karę od czasu swego zjawienia się na świecie. Nie widzicie się wybranym narodem. Zaiste wybrano was szatan na narzędzie szerzenia zła i grzechu pokolenia. Jesteście plemieniem wiecznie czołgającym się, zamkniętym w sobie, zwierzęcem znikczemniałym. Dnia na dzień Żydzi zaczęli nas niszczyć, zdradzili nas, zorganizowali sobie straż obywatelską, którą później przemienili na milicję. Pomagali NKWD wyłuskiwać najlepszych Polaków, takich jak chłopców od Górskiego, którzy walczyli z tą ruską hegemonią. NKWD przyjechało po nich, zamknęło ich w Łomży i w Białymstoku, a później przyjechało do ich rodzin i nie patrzyli, czy to niemowlę, czy starzec, wszystkich razem pakowali do bydlęcego wagonu i na Sybię. Cała wina spadła wtedy na Żydów i słusznie. Jak my ich wtedy nienawidziliśmy? Górski! My to nie pytaliśmy! A mój dobry kolega felczer Kozłowski
że dowcenka bo dzieci zasadzili się na niego, żona kazała mu uciekać w las. Ten uciekł. Całą rodzinę mu zemsty zabili, a każdego strzelce mogli mienić z imienia i nazwiska, bo po sąsiedzku mieszkali z Kozłowskimi. Następnego dnia w szkole tylko pustka po trójce dzieciaków świeciła. I kogo ja mam uczyć? I czego ja mam uczyć? Zacząłem mówić, gdzie jest Syberia, jak się tam jedzie, jak przeżyć. Potem bolszewicy zamknęli mi szkołę. Nie miałem pracy, od Żyda nie chciałem, no bo przecież ze wszystkimi byłem pokłócony. Już myślałem, że przyjdzie mi żebrać w mojej własnej ojczyźnie. Dosyć mam wysypnęła zboja. A ten łeb Żyda peksowego, sierścią ośniętego. Na te świetnia głównego tygrysa, pełne mściwości aż do obłędu. Na te walki wydęte, które zda się za chwilę mają się otworzyć, jak w rójście krateru i bryznąć lawą przekleństwa. Na wszystko to, co wierzy w krzyż i co polskie! Jedno co dobre, to Ruscy zabronili Żydom rytualnego uboju i wprowadzili im pracującą sobotę. To Żydzi źle bili, bo im Ruscy szabat psuli i wnioskowali, żeby katolikom też coś zepsuć. Chcecie, żeby było porówno? Będziecie mieli porówno. Przyjdzie noc, położycie się w swoich łóżkach. Przyszła noc. Nie mogłam spać. Słyszałam. Polscy chłopcy biegali po mieście i wciągali z domu w goście zastawę, ubrania. Nadto odrywał mnie i siostrę w piwnicy. Ale jak usłyszałam, że wyważyli nam drzwi, wybiegłam na ulicę. Chwyciłam tego, co trzymał tatkę. Tato, uciekaj! Tej nocy nas puścili. Rano tatko wystąpił z milicji i zaczął pomagać w synagodze, w której sowieci zrobili sobie magazyn. W ciągu dnia w mieście uśmiechaliśmy się do siebie z Polakami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszła noc. Powybijaliśmy okna w piekarni u Dawidka, a ten wychodzi do mnie, kokosi się i mówi coś pod nosem. Co? Skończyło się wasze. To ja go za fraki i je! Dawide, na polskiej ziemi żyjesz, a ruskim szmatom służysz? Zobaczysz, Dawidek, jeszcze ci sobie ci wyjdą bokiem. W ciągu dnia w mieście uśmiechaliśmy się do siebie z Żydami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co złe między nami minie, nie wróci. Przyszła noc. Z siebie pośmiewisko tym całowaniem Sowiety. Sam na koniec pocałował mnie w policzek. Nie chcę cię. Brzydzę się. Każdy w miasteczku cię miał. Puścili mnie. A pan Kazimierz jeszcze powiedział, żebym uważała. Będę miał na ciebie oko. Nie powiedziałam o tym tacie. Bałam się, że pójdzie do tego pana i żebym Kazimierz sama, nie wiem co, zabije go? Nie wychodziłam z domu. Mówiłam, że jestem chora. Potem też nie wychodziłam. Co złe między nami minie, nie wróci. Co złe między nami minie,
nie wróci. Co złe między nami minie, nie wróci. Co złe między nami minie, nie wróci. Przyszła noc, krótka, gorąca, zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Strach wielki panował. Wiele moich koleżanek zgwałcili, ale mnie nie, bo pan Kazimierz miał na mnie oko i zakazał robić mi krzywdę. Zasłaniałyśmy z siostrą uszy, żeby nie słyszeć krzyków męczonych. Te noce były dla mnie jak hal. Przyszła noc krótka, gorąca. Wiele moich koleżanek zgwałcili. Zgwałcili wiele moich koleżanek, ale mnie nie, bo pan Kazimierz miał na mnie oko. Te noce były dla mnie jak hal. Te noce ciągnęły się blisko, że one były krótkie, gorące. Strach wielki panował. Strach wielki panował. Wiele moich koleżanek zgwałcili. Ale mnie nie, bo pan Kazimierz miał na mnie oko. Te noce były dla mnie jak hal. Doczekaliśmy się Barbarossy, kiedy to Niemcy wygonili Sowietów! Szatany przyjechały! Polacy ich witali bramą powitalną, częstowali ich chlebem i solą. Witamy was chlebem i solą. Dziękujemy wam za uratowanie nas od czerwonej zarazy. Heil Führer! Gut polnische Schweine und schmutzige jüdische Rabe. Heil Hitler! Wstąpiłem do policji pomocniczej, która była złożona głównie z Polaków. Wciągnął mnie Felek, on był komendantem. Wysiłem mu opaskę na lewym ramieniu. Karabinu nastała na mnie dali. Były dwa karabiny rosyjskie. Jak ktoś szedł na patrol, to brał karabin i patrolował. No i raz mówi do mnie Niemiec. Du, mag sie ordnung mit Jude? Ja, ordnung mein za. Zrobimy chyba porządek z naszymi Żydami. Nie? Mówiłam się po trzech duszy, żeby doczekać dnia wielkiej zemsty i zobaczyć, jak te szatany uciekają z powrotem. Ja wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, tylko nie byłam pewna, czy dożyję. Du. Hitlerowcy? Ja, du. Kazali dać się wynosić święte księgi, oblewać je benzyną i palić. Więc się wyzmuszali, żeby pani kuchnia była ostra. Mężczyzn, kobiety, dzieci. Tam biegnie prosto przez ulicę, tamta pastwiskami, przez pola, przez las. Dzieciak ryczy. Ja mnie jednory, czego mi tratują? Niczego nie łamać, niczego nie tratować, to wszystko i tak przestraszy. Czuję, że coś się święci. Biegnę na posterunek, ale karabiny zniknęły. Łapię za łopatę. Karabiny moje się boję, jak będzie go na świecie. Gestapowcy wydobują Żydów z ich mieszkań i pchają ich na plac. Będzie ich dużo, nie wiem, z parę setek. Gestapowcy nie bawią się tak delikatnie jak Polacy. Klęczę, złam kolana, obdarzę do krwi, wyrywam prawie z pomiędzy kamieni. Siostry mówi, że ty też się schowała jak ja. Pilnują nas gestapowcy, gdzieś tam stoją też Polacy. A mnie jednak jakiś taki chłód mnie ogarnia i myśli sobie, że śmierć jest pewna, tylko nie wiadomo w jaki sposób. Niemcy zaczynają się nad nimi znęcać. Starego Rubena przytłaczają do wozu i każą ciągnąć.
Szymonkowi, co go uczyłem przed wojną, zawiązali kamień na szyi i długimi kijami do brzucha, aż zrobił się niebieski. Moją Rubenówna jeden bierze za twarz i tak trzyma przed sobą, prawie gniecie jej czaszkę. A ja nie mogę nic zrobić. Ja nie chcę nic zrobić, zasłużyła sobie to. Całowała sobie to, to pewnie Niemca też by pocałowała. W końcu ją puszczają, ludzi im się to. Zabierają się na odchodne, mówią nam, żebyśmy się wreszcie rozprawili z naszymi Żydami. Nieprawda. Sami się chcecie z nami rozprawić. Nieprawda, ja nikt do Żydów nie ma! To wy siedzicie na naszej ziemi i podżyjacie tym swoim bydlętą gardła, jakbyście sami czekali na ten sam los! Przeklęta Rubenówna. Ja nie wiem, czy z chęci mordowania, czy ze strachu, ale chłopaki z miasta biorą się do rzeczy. Za donosicielstwo, za wysłanych na Sybir, za zabitych, za bogacenie się na polskim nieszczęściu. Słyszę, jak ktoś woła mnie po imię. Kasi, wiesz, co z nami zrobicie? Ty? Idź do domu. Biorę siostrę i tatkę. Wiesz. Idziemy, gdy nagle staje przed nami mój Polaków. My zwolnieni przez Kasimierza idziemy do domu. Kasimierz, w Słowackiej dzisiaj już wracasz na plac. Kasimierz. Rozglądam się, ale nigdzie go nie ma. Kasimierz. Krąg wokół nas się zacieśnia. Ustawiają nas z czwórkami. Najpierw kobiety i dzieci, potem mężczyźni. Za mną stoi moja kochana siostra, obejmuje mnie od tyłu i całuje mnie do głowy. Pędzą nas, na czele procesji idzie ksiądz katolicki z krzyżem. Tam nie było żadnego księdza! Tam był ksiądz! Jakiś Niemiec aparatem robi zdjęcia, opuszczam głowę, nie teraz, to teraz! Tam nie było żadnego fotografa! Tam był fotograf! Prowadzą nas na obrzeże miasta, wypędzą nas, wypędzą nas, wypędzą nas, wypędzą nas, wypędzą, wypędzą i każą uciekać w pole! Każemy wam uciekać w pole! Każą mi zabrać jednego Żyda do kopania dołu za domem ciotki. Już wiem, co się święci. Biorę Dawidka pod pachę i daję mu tą swoją mężną broń, łopatę. I każę kopać. Jestem na niego cały czas zły, że wtedy na mnie nakrzyczał. Widzisz, Dawidek? Nasze nigdy się nie skończy. Ani za twojego życia, ani po twojej śmierci. Dawidek kopie i kopie. Mógłby zapłakać, ale trzyma się hardo. Patrzę tak na niego i coraz bardziej robi mi się go szkoda. Przecież wystarczy, żeby przecież wtedy przeprosił, żeby przeprosił za to, że jego rodzice moich oskubali co do grosza i żeby przysięgnął na nasze wspólne dzieciństwo i na swojego Jahwę, że jego noga nigdy więcej na naszej ziemi nie powstanie. Obiecuję, żebym go uratował. Obiecuję, żebym go uratował tak samo, jak uratowałem Rubenówne. Co, Kaziu? Będzie bolało, jak będziesz strzelał? Kop dalej. Skąd ja mu wezmę karabin? Przecież mam tylko tą łopatę. Wołam do Maćka z oddziału i proszę go, żeby strzelał celnie do Dawidka. Sam nie patrzę. Później poszliśmy po następny. Felek miał karabin, ale mówił, że szkoda mu nabojów na Żydów, więc wziął 10 dzieci, ustawił ich w kolejce i strzelił na 10. Przysypaliśmy ich później wapnem, tak jak radził aptekarz, żeby trupy jakiś chorób z kim rozniosły. Gdzie pchają Żydów czwórkami? Palić ich mają w stodole. Na końcu ulicy nagle powstaje. Wprowadzają nas do drewnianej stodoły z wieżyjami. Zamykają wrota. Naftę! Leją na nas naftę! Trzęsę się ze strachu. Przywołać siostrę. Tatko obejmuje nas i szepcze modlitwę. Wołałem ucisku do Jahwę, a on mnie wysłuchał. Wyrzuć mnie na wolność. Jahwę jest ze mną, więc nie lękam. Coś może mnie uczynić człowiek! Młodzi mężczyźni z przodu wyważają wrota. Wyrywają deski. Już udaje mi się zrobić turę, gdy nagle ma nas strzał. Wyglądam przez szparę. Widzę chłopca. Ktoś podaje mu zapaloną pochodnię. Gdzie mam przenosić? Tu? Przenoszę ten! Bo mi stopała nieruchome tu! Walki, jak mi spokój! Tato!
dziś wyłapujemy jeszcze wielu Żydów. Wrzucamy ich do palącej się stodoły, albo zabijamy w lesie na miejscu i zasypujemy ziemią. Ta ziemia to 3 dni się jeszcze rusza. Wszyscy idą zobaczyć cud w stodole, to poszedłem i ja. Widzę na betonie odcisk twarzy tego Żyda, co chciał nawiać ze stodoły. Jego tłuszcz nasycił bardzo głęboko beton i nie chce zejść, chociażby tam drapie taka baba, zdrapuje. I ta twarz wygląda zupełnie jak na całunie turyńskim. Po wojnie poszedłem w politykę. Zostałem informatorem Urzędu Bezpieczeństwa, potem sekretarzem, potem zamieniałem ważne stanowiska na ważniejsze. Przyjechałem do Radziłowa na pogrzeb mojego ojca po 12 latach i zobaczyłem przy stodole inskrypcję z napisem: w lipcu 1941 roku hitlerowcy wymordowali 800 mieszkańców Radziłowa narodowości żydowskiej, cześć ich pamięci. Żydzi źli bardzo byli, na ten napis więc postawili swoją tablicę, na której było napisane: od 7 do 9 lipca 1941 roku w Radziłowie zostało wymordowanych 800 mieszkańców narodowości żydowskiej, z tym 500 spalonych żywcem w stodole. Zbrodni dokonali polscy współbracia, sąsiedzi. Myślę czasami o Rubenównie i myślę, że pewnie siedzi sobie tam w tym ideelu, nosa nie wyściubia i nawet nie wie, jak mi jest tutaj ciężko bez niej. Klasyfikuje mnie na samym początku jako antysemita, oszołoma, wariata, ksenofoba i faszysta. I oni zaś powiedzą: no, fakty, o których ksiądz mówi, są oczywiście wszystkim znane, ale być może dobrze, że ksiądz je przywołał. Otóż, moi drodzy, największymi wrogami Kościoła, największymi wrogami całego świata są żydowscy imperialiści oraz masoneria. Zarówno jedni, jak i drudzy najczęściej wspólnie działają. Co więcej, najwyżej postawionymi masonami są najczęściej Żydzi. Zarówno jedni, jak i drudzy są wrogami Chrystusa. Nienawidzą Go. Tak samo, jak również nienawidzą i nas, chrześcijan. Żydzi z wielką ironią i niechęcią, nazywając nas gojami, zwykłymi owcami, które są wprowadzone na rzeź, które zostaną rozszarpane przez watakę wilków, którymi oni się mieli. Moi mili, tak to jest we współczesnym świecie, że jeżeli wspomnimy o lobby żydomasońskim, jeżeli powiemy o żydowskim imperializmie oraz o wolnomularstwie, które próbuje panować nad całym światem, jesteśmy klasyfikowani jako wariaci, oszołomy, antysemici, po prostu idioci. Tymczasem, moi drodzy, to jest owoc przez lata prowadzonej propagandy, mającej na celu sprowadzenie tych argumentów ad absurdum w myśl erystyki Artura Schopenhauera, który pisał o tym m.in. w bardzo popularnej publikacji pod tytułem Erystyka, czyli Sztuka prowadzenia sporów. To też jest pokłosie pewnego sposobu manipulacyjnego, który wykorzystywał Józef Stalin, jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Mówił: wielokrotnie powtarzane kłamstwo w przestrzeni publicznej w końcu stanie się prawdą. Taką prawdą statystyczną. Prawdą zrelatywizowaną. Czyli tak naprawdę, powiedziałby Józef Tischner, gówno prawdą.
Ukraina, 1943, rezany lat. Małe miasteczko, pamiętasz? Był sklep, kościół, cerkiew, synagogi. Mieszkaliśmy chata w chatę. Z Czechami, Ukraińcami. Z Żydami, Armianami. Pamiętasz? Dekal ukraińskiego nacjonalisty. Pierwsze, zdobędziesz państwo ukraińskie, albo zginiesz walcząc o nich. Bliski sąsiad wart więcej niż daleki kuzyn. Tak mówiłeś. Źle było? Chodziliśmy do jednej klasy. Widzieliśmy nawet czasem w jednej ławce. Ty uczyłeś się swojej religii, na swojej. W końcu wszyscy jesteśmy chrześcijanami, prawda? Ty uczyłeś się ukraińskiego, jak polskiego. Dalej będziesz milczał? Dla was zawsze byliśmy ludzkimi. Drugie! Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci twojego narodu. A po lekcjach? Po lekcjach biegliśmy na łąkę i tam bawiliśmy się w wojnę. Chodziliśmy zawsze razem. Zawsze w jednej drużynie. Już
rzucali wrogimi bombami Chińczyków, Arabów, Niemców. Panowali nad całym światem. Pamiętam. A jak Ukraińcy zostali mięsem armatnim w polskiej armii? Też pamiętasz? Na ukraińskiej ziemi. To śpij dalej. Śnij swój polski sen. Przyszła wojna. Czwarta. Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego. Witaj maj, 3 maj. Dla Polaków błogi raj. Macie nas za chłopów ze wsi, za prostaków. Zawsze mieliście. A w szkole nie raz śmiałeś się ze mnie, że jestem głupi Iwan. Przysłowiowy, głupi Iwan. Znienawidziłem cię. Ja cię wiesz. Przyszli Ruscy, zrobili porządek. Głupi Iwan. No co? Były wybory, zagłosowaliśmy. Ładne głosowanie. Przychodzi obywatel do lokalu wyborczego, od razu obtacza go wojsko i milicja. Dostaje do ręki jedną jedyną kartę. Na tak. Wrzuca do urny, bo co ma robić? Co robić, gdyby karabin w ciebie wierzył? Co Igor? Co byś zrobił na ich miejscu? I tak Związek Radziecki wchłonął, a raczej ugryzł zachodnią Ukrainę. Długo spała Polska Święta, długo Biały Orzeł spał, lecz się ocknął, bo spamiętał, że on kiedyś wolność miał. Piąte! Czci pamięć wielkich rycerzy. Jak ktoś wystaje, mamy go przyciąć. Ludziom odechciała się pracy w kołchozach. Ludziom odechciała się handlu i budowy. Ludziom odechciała się wszystkiego. Sowieci powywozili niewygodnych na Sybir. Żydzi dużo na naszych donosili, a Ukraińcy ostrzyliście swoje siekierki i deklamowaliście tam. Głupi dekalog nacjonalistów. Po prostu skończyło się wasze. Szóst. Ukraina rodziła się długo i w bólu. Polska była już wolna od 20 lat. I Ukraina też miała być. Jeszcze za mojego życia. A jeśli nie, to i tak dla sprawy warto walczyć. Warto zginąć, wiesz? A coś ty z tego rozumiesz? Szóste! O sprawie nie rozmawiać z kim można, ale z kim trzeba. Byliśmy mocni, ogłosiliśmy niepodległość. Papierowa wolność. Żydzi poszli na śniadanie, Polacy na obiad, a Ukraińcy pójdą na kolację. Hitlerowcy weszli w czerwcu i my to wykorzystaliśmy. Ogłosiliśmy niepodległość we Lwowie. Ukraina musi żyć! Smerć, smerć dla ham żydowsko, moskowsko i komunii. Śmierć Polaków? Siódme! Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy.
rewolucyjną dla Żydów i Polaków o 18, dla Ukraińców o 21. Wywozili na przymusowe roboty do Niemiec. Zaraz potem zamknęli Żydów w getcie. Pół roku później zamordowali wszystkich zapolskich na cmentarzu. Tak chcesz naśladować? Co się dzieje? Nosiłem opaskę na ręku, rozumiesz? Żółto-niebieską. Byłem dumnym funkcjonariuszem ukraińskiej milicji. Wiesz, ilu z naszych poszło do lasu? Staliście pod służką. Wrezaliście latów. Na służbie jeden z naszych zabił swoją żonę, Polkę i dwójkę dzieci. Nie było odwrotu. Wrezaliście latów. Ołun kazał nam iść do lasu. Był mózgiem, a UPA była twardą ręką. Kazali nam na drzwiach ukraińskich domów napisać liczbę. Jaką? 102. Ósme. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów twojego narodu. Co to znaczy 102? Dziewiąte. Ani prośby, ani śmierć nie zmuszą cię do wyjawienia tajemnic. 102 dni. Od 15 marca do 11 lipca. Dziesiąte. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego, nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców. Dlaczego nas zabijaliście? Taki był czas. Tak było trzeba. Nie zdążyłem. Pawek? Leżał, z nogi leciała mu krew. Pasek, mam gdzieś przy sobie pasek.
Ratuję go. Słyszysz? Nie strzelam. Odeszli? Schodzimy. Znosimy Sławka, widno się robi. Ukraińcy zaś pomagają nam. Na wóz go kładą, schowają w stodole. Uratują mu te nogi, nic się nie martw. Wiedziałaś. Wiedziałaś już wtedy, kiedy przyszłaś do mnie rana. Takie czasy, tak trzeba. W rogu przy kościele widzę stos ciał. Czernina na polskiej krwi. Jednego dnia ukraińska armia zaatakowała ponad 100 polskich miejscowości. Zestawienie 362 metod tortur stosowanych przez upana Polaków. 1. Zbijanie dużego i krótkiego gwoździa do czaszki głowy. Spędzam noc u dobrego Ukraińca. Zbieranie z głowy włosów. Przychodzą chłopcy z lasu. Jesteście bezpieczni. 3. Możecie iść na pole zebrać zboże. Dadzą nam zebrać zboże, ale chleba z niego już nie zjemy. Dali nam zebrać zboże, ale chleba z niego już nie zjemy. Uciekam z ojcem do pobliskiej wioski. Mówią, że tam bezpiecznie, że rosyjska partyzantka nam pomoże. Ale to jest podstęp. Wszędzie widzę ciała porąbane. Ojciec przyciska mnie do siebie, chce mi oszczędzić widoku, ale ja się wymykam. I widzę dzieci na płotach. Mogły mieć po kilka miesięcy. Na stachę tym brzuszkami nabite. Chciałem, żeby oszczędzili żonę, ale powiedzieli mi, że gdzie mąż, tam i żona. Wybierają się do mnie ledwo żywa, uciekam, chowam przez stok usiana i widzę mocy z banderowcami. Ukrwawione mundury, kozy, sierpy, siekiery. Polacy wstępują do AK! Do 27 dywizji! Polacy biorą oferta ucinają głowy! Polacy rozmawiają z Ukraińcami o zakończeniu rzezi, by razem walczyć z Niemcami. Rumel, przedstawiciel państwa polskiego, oficer Armii Krajowej, rozmawia. Rozrywają do koni! Moja studnia jest zupełnie malutka. Nożami płakała mu w ciała. 91 przebijanie gwoździami małego dziecka do drzwi. 92 wieszanie na drzewie głową do góry. 93 wieszanie na drzewie nogami do góry. 94 wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od tyłu ogniem zawalonego pod głową ogniska. 95 zrzucanie w dół ze skały. 96 topienie w rzece. 97 topienie w rzucenie do głębinowej studni. 98 topienie w studni i znowu narzucenie na rzucenie na kamieniami. 99 zatykanie wyłami, a potem wieczenie kawałków ciała do ognisku. 100 wrzucenie dorosłego pomienia ogniska na zwalanie na śmierć, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały. 101 wbijania zaoczonego koła na wylot i utwierdzanie do ziemi. Zrzucanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do zwierzęcia. 103 prowadzenie na jego wieliźnie na mrozie. 104 duszenie przez skręcanie na metodę szurem zawieszonym na szyi. Starczy, tak zwanym arkanem. 105 leczenie pomocy pobudzić na naciśniętego na szyi. 106 przywiązywanie lub kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad głową i rozwijanie brzucha od krocza do piersi. 107 rozrywanie tłowia przy pomocy łańcuchu. Musimy sobie obiecać, to się nie powtórzy. Ja to jeszcze nikt nie ma siły. Leczenie pomocy matki zdrowych dzieci. Rozmawiajmy sobie, że się nie powtórzy, bo na to nikt nie ma się. Młodszego do niego dziecka, a do drugiej dzieci. Rozmawiajmy moje prawdzie. Tak trzeba robić. Tak trzeba robić. Bo wy mówicie prawdę i my mówimy prawdę. Po co to robić? Zaciskanie więcej ofiar razem. Walczyliśmy o wolność. Walczyliśmy o niepodległość, wiesz? Proszę cię. Odzyskanie wolności i odczuwanie bólu. Walczyliśmy o wolność. Walczyliśmy o niepodległość. Obiecajmy sobie, że się więcej nie powtórzy. Pan to nie, nie ma siły, rozumiesz? Obiecajmy sobie, że się nie powtórzy. Pan to nie, nie ma siły, rozumiesz? Nie dorosłych w płomieniu. Ale po co to robić? 120 wybór! To nie ma nic wspólnego z chrześcijańską ideą wygłaszania! To nie ma nic wspólnego z chrześcijańską ideą wygłaszania! Ja nie dorosłych lepiej poza
pozostawiamy pod siele ofiary. 123 wbijanie nie ma lecia na widniu, wrzucanie do kolejnego ogniska. 124 wyrzucanie żelazkami proszę z twarzy. 125 wbijanie nerwowy kołk. Po co to robisz? 126 wyrzucanie. Obiecajmy sobie, że się nie postosuje do nich! Nie masz siły, rozumiesz? To nie ma nic wspólnego! Chrześcijańską ideą wybaczenia! Tyle czasu którzy ile ofiar miała lat. 129 wycinania na czole znaku krzyża w obrzęku łacińskim. 130 wieczanie dzieci na drucie kolczastym. 131 stosowanie tzw. chiskiej tortury, to jest bicie po łacińskie, tak klasnym pieniądze. Proszę cię! 123 proszę cię! Proszę cię! To nie ma nic wspólnego z chrześcijańską ziołą wybaczenia! Obiecajmy sobie, że cię nie powtórzy! 134 rozbieranie ofiary do tego oraz nakazywanie pieniędzy na lodzie i strzelanie po drogach radnych, spychanie do przerębnych pod lód. 135 wyrywanie obcykami paznokci. To ty duże drzwi ciekawie. Ale ty mówisz prawdę! Ty mówisz prawdę, proszę cię! Obiecajmy sobie, że się nie powtórzy po ratunku! Nie masz siły! Powiązany na szczęście do zbywania. Zbadanie pojednawcze. Tak, że najmniejszy pojednawcze. Pojednawcze, no tak musimy robić. Pojednawcze, tak, musimy robić. Zbadanie okrężenia twarzą do ziemi, wychowanie zabójstwa strzałem w okolice serca. 140 bijanie kilku więcej gwoździ do czaszki głowy. 141 rozerwanie małych dzieci za dusznik, rzucanie ich do studni. 142 rozcięcie sposób i włożenie kartki z ukraińskim napisem będziesz miał Polskę od morza do morza. 143 uderzenie głowy, wygłowienie niemowlęcia. 144 odcięcie sikieru do szkieroczki, kilkuletnie uciec po następnej głowy. 145 mordowanie. Proszę, głosów i kuchwali oczu, oczerzowanie księży rzymskokatolickich na księżach misyjnych, zakopywanie na ziemi żywcem, wiązanie rozszerzonym prętem, zadanie ofiary tego rodzaju tak zwanym dla cienków niewielkowych, składanie drzaz pod paznokcie, świecie i ściąganie pasa. Po prostu obiecajmy sobie, że to się nie powtórzy. Na to nikt nie ma siły. Co innego możemy zrobić? Co innego możemy zrobić? Spacerowałyśmy po górach, po okolicznych miejscowościach
I że było bardzo gorąco, to wchodziłyśmy z siostrą do każdej fontanny, tak? Potem te wysychały i wchodziłyśmy do następnej fontanny. A w tych fontannach jeszcze pływały martwe owady. Takie grzebałyśmy i nie wyciągałyśmy z wody. Żeby oczyścić wodę. Myślałam, żeby mnie uratować. Nie. Ja w tym czasie byłem na pewno z rodzicami w domu letniskowym na tej górze, w takiej miejscowości przy jeziorze. Było przy jeziorze. I w tym czasie myślę, że biegałem na plaży, biegałem w wodzie i czekałem, kiedy będzie czas na zapiekanie. Ja miałam 4 lata i moja mama była w ciąży. Za 3 miesiące miał mi się urodzić mój brat. Pamiętam, że mama przytulała mnie do brzuszka i tłumaczyła mi, że z tego brzuszka wyskoczy mały bobas i że to będzie mój brat. Ja mówiłam, że rozumiem i dopiero po 3 miesiącach właśnie okazało się, że chyba nie rozumiałam. Potem po tygodniu przyszłam do mamy i zapytałam, kiedy się skończy ten eksperyment i kiedy będziemy mogli go odnieść. Ja wygrałem, co ja wygrałem. Ja w wakacje 95 roku kończyłem 4 lata. W tej okazji też dostałem swojego pierwszego psa, jałnika, szorstkowłosego. Nazywał się Bart i wyrósł, no, był bardzo długi, miał kiedyś drugie miejsce w zawodach w konkursie długości psów. No ja to wtedy miałem 7 lat, zwyczajowo jeździłem z mamą na kolonii, ona była wdowczynią. Właśnie w Krasnoludkach, gdzie już naszczały. No i tam się zwyczajowo jadło gofry, jak to nad morzem w tamtym czasie. I miałem problem z zębem mlecznym. Mi się ruszały, mama chciała mi go wyrwać, ale ja się bałem troszkę, że mnie będzie bolało. No i zjadłem raz tego gofra i mama mówi, o, zjadłem zęba. Ja w lipcu 95 roku miałem już 4 lata, bo jestem z Czerwca. W związku z tym rodzice zabrali mnie na wakacje, gdzie zostawiali u babci. I to były pierwsze wakacje poza granicami Polski. I to były wakacje w Bułgarii, w takiej miejscowości, która się nazywa Varna. Było bardzo ciepło, piasek parł stopy, woda była mokra i bardzo słona. No i tak. No i Bułgaria to już stosunkowo niedaleko do Srebrenicy. Ja jestem Misiek, mam 8 lat, to jest mój przyjaciel Kaczor i ja jestem Serbem, chrześcijaninem. Ja jestem Kaczor, to jest mój przyjaciel Misiek, ja jestem albańskim bośniakiem, muzułmaninem. Na mnie mówią krzywy, mam krzywy nos, mam 7 lat i jestem chrześcijaninem. Ja jestem chorwackim Serbem, na mnie mówią Gedzior i mam 5 lat. Chłopaki! Wy jesteście tego, od zawsze... Co tego? Przyzwyczajeni do tej. Pokażami. No i to dobrze? Co z tego, że słyszę? Nieprawda, bo mi tata mówi, że jesteśmy wszyscy tacy sami i powinniśmy żyć tutaj razem zgodnie, jak do tej pory. Moja mama też tak mówi, że wy kradniecie i oszukujecie. To moja mama mówi, że wy kradniecie i oszukujecie. To twój brat jest debilec! To!
No i co byście najlepszego zrobili? No i co? Wszyscy mówią, że to przez wasz Serbów Jugosławia się rozpadła, bo dopóki żył Tito, to was wszystkich trzymał za wszarsi i z tobą! Tak! A kiedy to zabrakło? A kiedy to zabrakło? Ja co? Nie ma was oczywiście! Starać się pogodzić i żyć. Tutaj jest Bośnia, Kacapie, nie rozumiesz to tego? To nie rozumiesz! To było nasze! I będzie nasze! Szybciej, bo się raz w 37 swoim. Szybciej, szczęście. Szczęście, nie. Mamy wiadomo, nie czas szybciej. Co ty?
jesteś? Mam ci pomóc? Mam ci pomóc? Szczęścia, bo się rozmyślę! Serbscy żołnierze
zakopują wystające części zwłok, które pochowane są w odległości 30 km od siebie. Trybunał Hradzki nie ściga takich płotek jak ja. Z ziemi wystają kości, nie wstyd wam? Była wojna, co miałem robić? Zwierzęta wygrzebują nowe ciała. Nie męczcie mnie, nie prześladujcie sąsiadką. Dwie zbrodnie do miejsca. Pięć zbrodni przeciwko ludzkości. Cztery akty naruszenia praw i obyczajów wojny. Naruszenie konwencji genewskiej. Presented by the blacks listening to the verdict and the defense finds you, Radovan Karadzic, not guilty of count one, genocide. Guilty of the following counts. Count two, genocide. Count three, persecution, a crime against humanity. Count four, extermination, a crime against humanity. Count 5, murder, a crime against humanity. Count 6, murder, a violation of the laws or customs of war. Count 7, deportation, a crime against humanity. Count 8, forcible transfer as other inhumane acts, a crime against humanity. Count 9, terror, a violation of the laws or customs of war. Count 10, unlawful attacks on civilians or violation of the laws or customs of war. And count 11, hostage taking or violation of the laws or customs of war. The chamber hereby sentences you, Radovan Karadzic, to a single sentence of 40 years of imprisonment. Please be seated, Mr. Karadzic. The accused has been in custody since the 21st of July 2008 and pursuant to Rule 101C of the rules is entitled to credit for time spent in detention thus far. Pursuant to Rule 103C of the rules, the accused shall remain in the custody of the tribunal pending the finalization of arrangement for his transfer to the state where he shall serve his sentence. Judge Howard Morrison, and Judge Melville Baird have been partially dissenting opinions to the judgment. The court stands in the judgment. Stworzyłem świat, a on chce mojej zguby. Sąd skazał mnie na tortury za niewinne błahostki. Thank you.
Serdecznie wieczór z Wikingiem, dzisiaj znowu o tej samej godzinie. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać gości w studio oraz Państwa przed telewizorami. Ja się nazywam Wiking i to właśnie ze mną będzie ten wywiad. W każdym razie o moim gościu. Idol mediów. Jego procesy to prawnicze reality show. Ma już swoją stronę na Wikipedii, więc już jest równy dalej na mnie. Media wypompowują go na bardzo wysokie pozycje na Google. Czy rośnie nam nowe Hitler? O tym, na to i na inne pytania odpowiem sobie dzisiaj, w dzisiejszym programie przed Państwem. Anders Behring Breivik, wielkie brawa! Anders, na początek mam jeszcze szybkie pytanie. Czy moglibyśmy przejść na ty na potrzeby wywiadu? Tak, proszę, jeżeli to koniecznie. Mów mi Wiking, siadaj, z braku po prostu, to jest mój biały znaczek. Dobrze, więc pewnie się Państwo zastanawiają i ty, po co mi jest ten czerwony pistolecik, ale o tym później. Więc tak, dla niewtajemniczonych, proszę Państwa, Anders Behring Breivik, ten oto młody dżentelmen, tutaj obok mnie, popełnił dwa zamachy na wyspie Utoja oraz w Oslo, zamordował kilkadziesiąt osób, prawda? Więc teraz słowem wstępu. Anders, chciałbym, żebyś teraz powiedział właśnie o swojej sprawie. Prawda? Tutaj masz, jakby tutaj kamera cię łapie, o, proszę bardzo, pan Rurek, i słuchaj, po prostu mów. Walcz miał. Mam tylko kilka słów. My, to znaczy wolni i rdzenni obywatele Europy Zachodniej, wypowiadamy prewencyjną wojnę wszystkim multikulturowym marksistom. I mam dla was bardzo jasną wiadomość, wiemy kim jesteś, gdzie mieszkasz i idziemy po ciebie. Jak nie dziś, to jutro, jak nie za 10 lat, to za 50 lat.
Możecie być pewni, że wszystkie multikulturowe reżimy upadną przed rokiem 2083. No i tak ludzie lubię z pasją, po prostu z przekonaniami. Super, super. Ja to pamiętam na przykład z mojej perspektywy tak. Siedzę sobie w mojej bardzo modnej knajpce posła, bo tylko do takich chodzę. Jest sobie moją ulubioną po prostu Amerykanę i nagle dociera do nas informacja z agencji informacyjnej pod tytułem wybuch w dzielnicy rządowej. No jak sobie człowiek myśli o czymś takim, no to myśli sobie, no wybuch gazu, kilka tam szkiełek, skaleczyło komuś rękę, nie? I tyle, nie? A tymczasem wyku dokonałeś prawdziwej masakry. Super, naprawdę. No i słuchaj, no i jak to było? Hodowa, o co mi chodzi? Źródło stare. Chodzi o to, że w takich programach jak u nas dochodzimy do źródła, inspiracja. Miałeś inspirację, chodzi o to, że wiesz, że na przykład jak ja teraz kontrolę ten solecik, to po prostu zainspirowałem go, jak przesunąłem, po prostu miałem. Inspirator. Co to było? Idea, człowiek, powiedz. Ja bardzo chciałem spotkać się Radowana Karadzicia. Wow! Ale te 8 tysięcy muzułmaninów to nic to tego. Ale to nie chodziło o pochodzenie etniczne, ale o wykorzenienie ludobójczej ideologii nienawiści znanej jako islam. Swoje czyny Radowan zawsze będzie pamiętany jako krzyżowiec i europejski bohater wojenny. No ja w szoku. Jak to się mówi, cała chodzę. Ale się cieszę, stary, że dla mnie jesteś, naprawdę. Strasznie się cieszę, bo tutaj czasami się tak lubi goście, rozumiesz? Też się cieszę. A ty jesteś po prostu, wiesz, człowiekiem takim, których nie ma, że masz swoje przekonania, wiesz, walka z systemem w ogóle, nie? Że to jest coś, nie? Ja jestem trochę poruszony nawet, powiedz. Dobra, ale słuchaj, no, mamy też tutaj stałe nasze rubryki w naszym programie, więc powiedz mi, czy coś dla nas przyniosłeś? Bo proszę Państwa, jak zwykle mamy aukcję, prawda? Tak, przyniosłem... Goście przynoszą, Państwo licytują, rozumiemy? Przyniosłem swoje kompendium. 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. Wow! Proszę Państwa, twarda rektura, ty już zdrowy. Jeżeli Państwo to otrzymają, to znaczy, że jesteście jednymi z moich 7000 facebookowych znajomych, albo znajomymi moich znajomych. Proszę Państwa, wartość cena wyławcza, powiedzmy 100 euro, można licytować. Oczywiście dochód z aukcji zostanie przekazany, jak zwykle, na szpital dziecięcy, do którego chodzą. Dobra, słuchaj, Anders, mogę tak? Dobra, już mnie to bez przesady. Anders, ale jakby słuchaj, pani Grażyna, Helena, George po prostu chcieli kupić, bo nie udało się licytować, rozumiesz? No nie udało się, no to tak, powiedz, sklepy jakieś wysyłkowe, księgarnie. Nie, to wszystko jest za darmo. No nie! To jest mój dar dla was, nie oczekuję za to rekompensaty. Ja wydałem ponad 300 tysięcy euro na to dzieło. Wow! 300 tysięcy? Ja 9 lat zbierałem informacje, badałem, pisałem. 9? Wow! Tak. No słuchaj, no ja jestem... Nie, bo proszę Państwa, to jest tak, że ludzie nazywają mnie czasami własnym. Ale w tym programie czasami dochodzi do rzeczy ważnych. Właśnie taki człowiek. Jak ty, ja jestem poruszony, naprawdę. I ja też apeluję, proszę po prostu rozprzestrzeniać tutaj twórczość Andersa. No bo fajny człowiek, mało kto ma takie przekonania jak dziś. Wszyscy tam byli. W każdym razie, Anders, ja chciałbym ci coś dać, wiesz, żeby no, jakoś ci pomóc. Więc 2 minuty teraz dla ciebie. Tutaj pan Ryszard cię łapie. Głównym motywem moich działań było rozreklamowanie tego manifestu. Dlatego proszę was. Przesyłajcie to sobie na torrentach, blogach, forach i tak dalej. I też bardzo chciałem podziękować wszystkim mediom z Anglii, z Danii, Francji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Austrii, Polski, Stanów i tak dalej. Dobra, słuchaj, zrobiłem się strasznie patetycznie, to jest program rozrywkowy, więc teraz chciałbym, żebyście zajęli moim czerwonym przyjacielem. Nie chodzi o to, o czym myślisz. Chodzi o mój pistolecik. Chciałbym, żebyś mnie raz zatrzelił, żebym mógł się poczuć, wiesz, jak twoje ofiary, rozumiesz? A po co? A dla zaspokojenia mojego ego też. Nie!
Kiedyś to musimy powtórzyć. Dzięki. Naprawdę odświeżające. Dobrze, słuchaj, wracamy do naszego głównego punktu programu. Więc jesteś posłem, tak? Tam zamordowałeś tam troszkę osób, a tutaj zraniłeś ile? 208? 209. 209 osób było ranne. Dobra, no i tak. No i wiem, że gdyby powiódł się ten ostro zamach, to byś nie pojechał na swoją drogę, tak? No nie, no parlament był moim głównym celem. No właśnie. I tak, nie udało się, tak? I co? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Siadłem samochód, byłem przygotowany na plan B, przejechałem 40 km na autonomię. Na wyspę? Tak, na wyspę. I tutaj, słuchaj, mam pytanko, mam takie pytanko, że umrzesz, naprawdę. No. Taka dziennikarska perełka, wymyśliłem po prostu, jak chciałbym kapucynę dzisiaj. Każdy raz. Jeździsz, nie? I tak, czy słuchałeś po prostu radia, prawda? I szukałeś wiadomości o swoich zamachach. Tak, tak. Tak. No dobra, jedziesz i leci jakaś piosenka i w pewnym momencie wchodzi Breaking News. Zamachy w Oslo. No więc, jak nam ma piosenka, którą przerwał Breaking News? To jest to pytanie. Nie wiem, nie? Pamiętam tę piosenkę, to było We Are The Children. Jestem przygotowany, ponieważ nasi statyści tutaj zaraz trochę o to zanucą. Słuchaj, nie wracają? Jedziesz? Półtorka? Jedziemy? 10 km po dostęp. 20. Coraz bliżej to i... 30, 40? Dobra, oni będą śpiewali dalej. Bo im za to zapłaciłem. W każdym razie, rozśnieli tutaj piękną folię za was, żeby nie było za dużo krwi, ponieważ chciałem cię poprosić. I myślę, że widzowie tutaj w studiu przed telewizorami też bardzo czekają na główny punkt programu. Chciałbym, żebyś wziął udział w takiej dramie. Zobacz, bardzo dla ciebie przygotowany. To jest replika twojej broni, słuchaj, którą można bawić na wszystkie utoja. W każdym razie, czy mógłbyś teraz dla nas, dla państwa, dla mnie, głównie dla mnie, odtworzyć tę sytuację, wiesz, żebyś mówił, no teraz przeładowuję, teraz zabijam, wiesz, tego. Tak, bardzo chętnie. Naprawdę? To nie będzie dla ciebie jakieś obciążenie takie, wiesz, psychologiczne? No to fantastycznie, proszę państwa, zrobi to, super. Dobra, ja sprzątam, żebym mówił więcej miejsca. Sprzątam, przygotuj się, Ander, przygotuj się. Dobra, czy stolik? Proszę państwa, mi pomogą. Będziemy odciąć to w pięciu wstecz i będziemy, wystartujemy Andersa, dobrze? Pomożecie? Super. Okej, okay, Anders, jesteś gotowy? Tak. Dobrze. Proszę państwa, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Dzień dobry. Tu policja. Przyjechałem sprawdzić, czy na wyspie nie ma bomb. Faza pierwsza. Lat 1999-2030. Gwałtowne i ataki. Zbrojne milicje. Faza druga. Lat 2030-2070. To samo, tylko większe ceny i siatki. Faza trzecia. Lat 2030-2070. 2070-2100. Przejmowanie władzy. Egzekucja zdrajcy w kategorii A i B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu komandor Anders Bering Breivik. Chciałbym się poddać. Jestem na Utoja. Halo? Halo, jestem na Utoja. Chciałbym się poddać. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24. Thank you.
Pani Breivik. Pani Breivik, czy ma pan świadomość, że przeprowadziliśmy badanie na rodzicach, 80 rodzicach ofiar z wyspy Utoja, które wykazało, że co trzecia matka i co czwarty ojciec rozmawiał ze swoim dzieckiem chwilę przed lub w momencie, kiedy pan to dziecko mordował. Ci ludzie do dzisiaj mają zaburzenia snu, często popadają w ciężką depresję, przenosi się to na sferę zawodową, często tracą pracę, nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Cel uświęca środki. Ja od tamtego czasu nie przespałam może dwie noce. To na siłę ciężko być tak funkcjonującym. Ciężko oderwać się od tych obrazów, które się wracają. To naprawdę boję się policjantów. To jest chyba najgorsze. Ja jestem zdrowy na umyśle. Może to londyński sąd. Nie wiem. Z czym się pytam. Najwyższy. Będę odsiaduję najwyższy wyrok kary, 21 lat. Utrzymanie kosztuje podatników norweskich rocznie około 1 200 000 euro. To łatwo policzyć, że to jest 100 tysięcy euro miesięcznie. Więc straciłem czwórkę przyjaciół na Utoja. Przez to, że nadał mi status ofiary Utoja i przez moje lęki zostałem zwolniony z pracy. Znaczy dla mnie dłuższe chorobowe. Moje wynagrodzenie, znaczy odszkodowanie jednorazowe kosztowało państwo 37 tysięcy euro. Panie Breivik. Tak. A tak po ludzku. Tak normalnie po ludzku. Nie boi się pan, że nikt nie przyjdzie na pana pogrzeb? Proszę pana. Ja mam wielu znajomych i naśladów. Jedyne, co mógłbym zapłacić, to za to, żeby go hospitalizować. Za to, żeby go postrzelić, żeby go poskładać, potem żeby go znowu postrzelić, żeby go znowu poskładać i tak 68 razy. Tyle razy, ile potrzebuję. To nie będzie oko za oko, ząb za ząb, bo przeżyje. Nie zrobię mu tego samego, co on zrobił. Ale to z góry? To nie. Nie zachowuje się, jak on by nikogo nie zabija. Ale nawet ta szkoła nie robi się w ten sposób. To są tylko słowa. No już wygrałem. Łukasz W. W Zagłębiu zaatakował dwójkę ludzi na przystanku Młotki. Jak się później okazało, sympatyzował z Andersem Breivikiem. Tragedia rozegrała się niedaleko Helsiny, w małej miejscowości na północ od Helsiny. Dwie osoby nie żyją, 7 jest rannych. Szaleniec strzelał ze strzelby, z pistoletu, z dachu budynku w centrum. Miał na sobie mundur prowizorem Andersa Breivika. Pewien młody człowiek pochodzenia syryjskiego w Monachium zwabił grupkę nastolatków w pewnej restauracji, gdzie obiecał im coś. Zabił 10 osób, kilkanaście razy. W jego korespondencji znaleziono manifest Andersa Breivika. Państwa, to jest człowiek, który 30 roku ma najprawdopodobniej jest zatrzymany.
Pewnie nie miał nawet dobrych kontaktów z dziewczynami. A spowodowi, że to niemożliwe, że nasz problem wyglądał. Paryż, Bruksela, Monachium, Nowy Jork, Istanbul, Ankara, Rakka, Aleppo, Nowy Jork, mówiłem. 21 wiek. Opowiem Państwu bajkę o chorej Europie. Pewnego dnia, gdy wracała po pracy do domu, zobaczyła przy drodze rannego, chudego, wyczerpanego węża. Jego niegdyś kolorowa skóra od zimna całkowicie zblakła, a ciałko przymarzło do drogi. Wąż wyzwyczał: weź mnie do domu, o dobra kobieto. Weź mnie do domu, ratuj życie. Weź mnie do domu, o dobra kobieto. Będę cię kochał po kresu życia. Kobieta zabrała go do domu, owinęła w aksamit, położyła przy kominku, poczęstowała strawą, mlekiem i miodem i poszła do pracy. Następnego dnia, gdy wróciła do domu, zobaczyła węża, który czuje się znacznie lepiej. Jego kolory mają się już coraz lepiej, jego tusza trochę wzrosła. Jest nawet trochę komiczny. Ale nie chce wychodzić. Znowu syczy. Weź mnie do środka, o dobra kobieto. Weź mnie do domu, o dobra kobieto. Weź mnie do środka, o dobra kobieto. Ratuj mnie życia i tak dalej. Coś takiego. Kobieta idzie do pracy. Następnego dnia wraca. I zauważa już totalnie ozdrowiałego węża, który leży na jej łożu w aksamicie. W tych pięknych kolorach jego skóry. Kobieta jest oszołomiona i mówi: teraz już cię nigdzie nie wypuszczę. Jesteś taki piękny, jesteś taki orientalny. I przytula się do niego. Przytula go do swojej piersi.
A on zamiast słów podzięki daje jej jadowity gryz! Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś, zły wężu? Dlaczego to zrobiłeś? Uratowałem ci życie! O, zamknij japę, głupia babo! Wysyczał wąż. Przecież wiedziałaś, że byłem wężem, gdy mnie brałaś pod swój dach. Rozumiecie? Jeżeli pani Clinton nie jest w stanie zadowolić swojego męża, to jak będzie w stanie zadowolić Amerykę? We can make America great again. The symphony of Trump Triumph. Jesteśmy
przyzwoitości, nie ma wolności. Bez przyzwoitości nie ma wolności. Precz z dyktaturą! Ktoś w szkole powiedział mi, że dopóki nie przeczytam Koranu, to tak naprawdę niczego nie wiem o swoim ojcu. A jeśli nic nie wiem o swoim ojcu, to tak naprawdę niczego nie wiem o sobie. No, więc postanowiłam ściągnąć tekst na e-booka. I tak czytając Koran, wyobrażałam sobie, że to nie Bóg do mnie mówi, tylko tato. Ci zdemoralizowani ludzie słuchają dyktatora i w haniebny sposób napędzają lęk przed wszystkim, co obce. Proszę Państwa, Polska nie ma problemu z imigrantami. Polska ma problem z imigrantami, których na podstawie idiotycznej doktryny dublińskiej zamyka się w polskich obozach koncentracyjnych. I oni chcą uciec z Polski do Niemiec, Austrii czy innych krajów. Dlaczego? Powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że w Polsce są zbyt niskie zasiłki socjalne. Gdybyśmy zlikwidowali zasiłki socjalne, to wtedy nie przyjeżdżaliby do nas ludzie, którzy chcą żyć z zasiłku. Z niechęcią odnoszą się do muzułmanów. Mamo. Nie pozwalają na ubogacenie kulturowe, które ze sobą niosą. A tak, proszę Państwa, doprowadzamy do zalewu Europy śmieciem ludzkim. Śmieciem ludzkim, który nie chce pracować. Mamo. I to będzie przyczyną upadku Europy. Dziękuję bardzo. Oni nazywają się katolikami i dobrymi ludźmi. Mamo. Nazywają się katolikami i dobrymi ludźmi, a nie pomagają bliźnim. Mamo. Nie pomagają ludziom, którzy uciekają z terenów wojennych. Mamo. W telewizji pokazują nam matki z dziećmi uciekające przed wojną w Syrii. Te matki przepływają morze na dziurawych pontonach. Mamo. Ja współczuję tym matkom. Mamo. Ja płaczę razem z nimi na ich nieszczęście. Sama jestem matką. Mamo. Wspaniałą córkę Aidę. Nie udało mi się położyć życia z jej ojcem, ale mimo to widzę, że Bóg miał w tym plan. Mamo. Plan większy ode mnie. Plan większy niż mogłabym pojąć. Mamo, miałam sen! Sen większy ode mnie! Sen większy niż mogłabym pojąć! Śniło mi się, że nie wróciłam ze szkoły do domu, że dzwoniłaś do mnie, ale miałam wyłączony telefon, że myślałaś, może coś mnie porwał, może mnie gdzieś przetrzymuje, może warto zadzwonić na policję. Następnego dnia policjant powiedział, że poleciałam do Stambułu. Aha, tak po prostu wsiadłaś i poleciałaś, tak? Przemyślałam to. A jak nie wykupiłaś bilet? Pożyczyli mi pieniądze i pomogli załatwić wizę. Kto? Dzwonię do ciebie. Halo, Aida? To ja. Aida, gdzie jesteś? W państwie islamskim. Gdzie jesteś, Aida? Nie pozwalają mówić. Kto ci nie pozwala mówić, Aida, gdzie ty jesteś? Aida, wracaj do domu natychmiast, słyszysz? Możesz zaszkodzić mi i sprawdzić. Aida, jakiej sprawie? Oni cię tam zabiją, rozumiesz? Wracaj natychmiast, błagam cię, Aidko! Szukaj mnie w sieci. Jakiej sieci, Aida? Jakiej sieci? Aida, jakiej sieci? Nie obawiajmy się islamu. Państwa, cały czas Państwo mówią o tym, że Europa powinna być różnorodna. Jaka pewnie powinna być strasznie różnorodna, ale w momencie, kiedy przychodzi do naszego głosowania w naszym Parlamencie Europejskim, zawsze głosujecie za unifikacją. Nie jesteście wcale za różnorodnością, tylko jesteście za unifikacją i to jest jak I like, I folk, I Tibet. Dziękuję bardzo. Nie obawiajmy się islamu. Islam jest religią pokoju. Religią pokoju. Allah donam dżihad. Abyśmy mogli dla niego zginąć na drodze męczeństwa. Inshallah. Inshallah. Czyny ludobójcze były i będą. Musimy się do nich przyzwyczaić. To teraz część naszego życia. Ja poznałam dobry islam. Oddamy naszą wiarę i duszę w imię sprawiedliwości. Inshallah. Inshallah. Na mojej drodze stanął mój partner życiowy, ojciec mojej córki Aidy. Jest muzułmaninem, a wyznaje wartości liberalnej Europy. Demokracja, tolerancja, równość, wolność słowa i wyznania. Są to wartości, których zawsze będę bronić jako polityk. Są to wartości, za które mogłabym oddać życie. Wypowiadamy wojnę wszystkim niewiernym, wrogom naszego państwa. Allah Akbar! Allah Akbar! Kanclerz Europy w
każdy człowiek ma prawo do życia. I jeżeli ktoś wsiada na rozpadającą się tratwę z nadzieją przepłynięcia Morza Śródziemnego, to chyba można założyć, że miejsce, z którego ucieka, nie jest zbyt przyjemnym miejscem, prawda? I takim ludziom należy po prostu pomagać. My mówimy nie fundamentalistom islamskim! My mówimy im nie! Jeżeli jakiś popierdolenec postanowi wysadzić się u nas, to my przecież nie możemy generalizować, bo teraz już trzeba opowiadać bajki i nie można opowiadać już prawdy! Muzułmanów, nie kocham Europę. Kocham moich braci muzułmanów i kocham Europę. Halo, mamo! Mamo! Halo, Aida? Czy w Polsce mówi się o Paryżu? Aida, kiedy wracasz do domu, Aidko? Słyszysz? Kiedy wracasz? Ja już jestem w trakcie załatwienia twojego paszportu. Już niedługo wrócisz, to do muszę dotrzeć do ważnych ludzi, wiesz? Halo, Aida? Wiesz, teraz o tym nie można mówić głośno, o tym nie można mówić w telewizji. To nieprawda polityczna, to tolerancja. Uważam, te cnoty współczesne. Przestań pieprzyć głupoty, do mnie nie do kamery. No proszę, proszę cię, oni ci tam zabiją, rozumiesz? Zabiją cię tam, jak ty możesz iść w morderców, Aida? A ty jak możesz iść w morderców, co? Szanowni Państwo. Mówili ci, że to muzułmanie w Nowym Jorku załatwili w niewierze i Pentagonu. A tam nawet nie było samolotu. To wszystko wymyślili Amerykanie, żeby później móc zaatakować Afganistan na Irak. Make war great again. A to wiesz? Hiszpanie złączyliście do tego, żeby widzieli podnieść karę. Moi bracia podłożyli 10 bomb w pociągach. Lądy, bomby w metrze. Załatwiamy was dziesiątkami i setkami, bo tylko takie liczby rozumiecie. Zestrzeliliśmy rosyjski samolot, wszyscy pasażerowie zginęli. Bejrut, 44 osoby. Przestań! Mamo, musicie zrozumieć, że szariat to jest jedyne rozwiązanie. Mamo, my zwyciężymy. My dojdziemy do Rzymu i na placu Świętego Piotra będziemy urządzać masowe egzekucje niewiernych. Peace.
Polska! 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 Nie Polska! 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 Destroy. Is this... Druga godzina niedźwiedź zapie, trzecia godzina niedźwiedź łapie!